Jakiś czas temu miałam rozmowę z członkiem rodziny o tym, jak nasze myśli i to, co wypowiadamy czasem zupełnie bez zastanowienia i przez przypadek, potem sprawdza się jako przepowiadanie, taka samosprawdzająca się przepowiednia. Ostatnio zdarzyła mi się taka historia, że pojechałam na wakacje i nie było mnie 8 dni w domu. Normalnie tutaj w swoim akwarium w Biorze robię podmianki co drugi, co trzeci dzień, bo sobie lubię przyczyścić szybkę i przy okazji robię małą podmiankę. Kiedy nie było mnie w domu, nikt nie podmieniał wody przez 8 dni. Jak przyjechałam, to zaczęłam się zastanawiać, jak wygląda sprawa mojej wody, czy fajnie by było przetestować i zobaczyć, czy te filtry i ten cały cykl równie dobrze działa przy takim systemie podmianek. Ale sobie potem usiadłam i pomyślałam, o nie, teraz będę wyciągać te wszystkie testy, robić je po kolei, to będzie trwało strasznie dużo. Czemu nie może być jakiegoś narzędzia, które zrobi te wszystkie testy za mnie? Słuchajcie, 2 dni później otwieram maila swojego YouTube'owego i bo akurat pomagałam komuś z chorą rybką i przyszło zapytanie, czy chciałabym się przetestować testy wody Diet Probe polskiej produkcji i zamieścić taki filmik na YouTubie. Myślałam, że spadnę z krzesła. Co to w ogóle jest? To jest walizka testów, które gwarantują nam szybki i dokładny pomiar testów wody. Jak widzicie, mamy tutaj całą gamę testów. Dla nas oczywiście weleniarzy najważniejsze są takie 4 podstawowe, czyli amoniak, azotyny, azotany oraz pH. Chociaż czasem też przydają się inne testy, głównie wtedy, kiedy coś się dzieje z naszą wodą. Mamy problemy z glonami, mamy problemy z rybami, więc warto też testować inne parametry wody. Oprócz tych wymienionych przeze mnie mamy tutaj też fosforany, krzemiany, żelazo, wapń, magnez, potas, miedź, chlorki oraz siarczany. W zestawie znajdują się też takie pojemniczki, do których będziemy wlewać wodę. Jest również strzykawka oraz szpatułka do produktów sypkich. I tutaj jedna uwaga, pomyliłam się robiąc rolkę na Instagramie, więc Wam pokażę, o co chodzi. Ta szpatułka wygląda jak łyżeczka i wydawało mi się, że powinnam nabierać właśnie tą częścią łyżeczki. Natomiast tutaj jest taki maluteńki otwór i to właśnie to jest miarka tego proszku, który będziemy używać. Mi się osobiście podoba to, że testy są produkowane przez polską firmę, a ich wiarygodność potwierdza Uniwersytet Warszawski. Są też bardzo dokładne, więc znajdują zastosowanie nie tylko w akwarystyce. Można nimi testować wodę z kranu, w tym też ścieki. Używane są w sądownictwie, metalurgii, także w fotomerii oraz hydroponice. Jak to więc działa, że jedno urządzenie mierzy aż tyle parametrów? W urządzeniu wbudowane są diody laserowe, które badają, ile próbka absorbuje światła. Później sporządza krzywą, żeby poznać zawartość każdej badanej próbki i robi to bardzo skomplikowany algorytm. Na szczęście my nie musimy się tym martwić, bo urządzenie podaje nam gotowy wynik do 2 miejsc po przecinku. Reagenty, które tutaj znajdują się w zestawie, starczają na około 30 do 50 pomiarów. To oczywiście zależy od odczynnika. Dodatkowo oczywiście można sobie dokupić odczynniki, jak się skończą, nie trzeba całej nowej walizki kupować. Możemy też sobie kupić bardzo dokładną pipetę oraz specjalny płyn, który będzie nam pomagał czyścić te fiolki testowe. Jak się testuje? Zaraz pokażę Wam filmik, natomiast na początek jest kilka uwag. Po pierwsze, nie można mierzyć 2 razy tej samej próbki, gdyż barwnik osiada. Należy pomieszać i od razu przeprowadzić test, gdyż ten sensor jest bardzo czuły. Próbkę będziemy umieszczać centralnie, tutaj w tej specjalnie przygotowanej dziurce i też ważne jest to, żeby nie ruszać urządzeniem podczas pomiarów. Po zakończeniu testu trzeba się upewnić, że mamy bardzo dobrze przypłukaną fiolkę, gdyż każde, nawet najdrobniejsze zanieczyszczenie z poprzedniego pomiaru może nam zniekształcić wynik. Po wykonaniu testów bardzo dobrze należy umyć fiolkę, gdyż to urządzenie jest bardzo czułe i jeśli zostaną nam jakieś resztki z poprzednich reagentów, wtedy możemy mieć zafałszowany wynik. Dodając te odczynniki też musimy zwrócić uwagę na to, żeby krople były pełne. Nabierając wody do strzykawki też musimy się upewnić, że mamy dokładnie 3 ml i też żeby nie było pęcherzyków powietrza. Żeby je wyeliminować można lekko postukać we fiolkę. Kolejną uwagą producenta jest to, że urządzenie najlepiej pracuje w zakresie temperatur między 15 a 40 stopni Celsjusza. Przy pierwszym użyciu tego urządzenia należy dokonać autokalibracji i jest to też opisane w instrukcji, która znajduje się również na stronie producenta. Zróbmy teraz przykładowy test. Dla przykładu będę badać pH wody z kranu, którą mam w kubku obok. Do fiolki nalewam 3 ml wody z kranu,
Odmierzam płyn strzykawką zestawu. Producent zaleca takie płukanie fiolek przed użyciem. Wodę wylewam i ponownie nabieram 3 ml wody. Płukam we fiolkę, żeby wyeliminować pęcherzyki powietrza. Zakręcam. Fiolka nie była mokra, więc nie wymagała wytarcia. Umieszczam próbówkę w maszynie, wciskam przycisk, a urządzenie mierzy poziom 0. Następnie będę dolewać 5 pełnych kropli od czynnika do mierzenia pH. Woda zabarwia się na niebiesko. Zakręcam fiolkę, mieszam i umieszczam ją w urządzeniu. Po wciśnięciu guzika maszyna zaczyna testowanie. Wynik pojawia się po kilku sekundach. Dla zupełnej przejrzystości dostałam ten sprzęt za darmo, ale to nie ma żadnego znaczenia na to, jaką opinię o nim wystawię. Czy w takim razie wszystko ładnie, pięknie, więc czy ma jakieś minusy? Szczerze mówiąc, jestem bardzo zadowolona z tego sprzętu. Bardzo podoba mi się dokładność i to, że nie trzeba zwracać uwagi na kolory, jak w tych klasycznych testach kropelkowych. To nie zawsze jest dokładnie. Tutaj mamy wynik do 2 miejsc po przecinku, więc ja też odkryłam, że mam dosyć niskie pH i też jest bardzo fajnie, żeby sobie na przykład badać rano, w południe, wieczór i tak na przykład przez tydzień, żeby zobaczyć, czy mamy jakieś wahania, czy nie. Z takimi testami kropelkowymi mogłoby być to trudne, bo możemy tylko porównywać odcienie koloru, a tutaj mamy dokładny wynik. Można sobie stworzyć tabelkę nawet w Excelu i możemy sobie wpisywać wyniki z potwierdzoną dokładnością. Natomiast jedyny minus, albo może nawet nie minus, tylko uwaga do producenta, jest taka, że na wyniki niektórych testów trzeba poczekać. Ja jestem taką osobą, która nie lubi marnować czasu, więc jeśli mam czekać na jakiś wynik 5 minut, to wiadomo, że wstawię sobie test i pójdę coś robić w przeróbkach. I fajnie by było dla mnie, jako użytkownika, żeby urządzenie sygnalizowało dźwiękiem, że test już jest gotowy do odczytu. Pewnie zastanawiacie się, ile to wszystko kosztuje. Koszty są zależne od walizki i od zestawu, który wybierzecie, więc zapraszam, żeby wejść na stronę diodeprobe.com i zobaczyć, sprawdzić, co Was interesuje. Natomiast wszyscy moi znajomi, czyli ci, którzy oglądają mnie zarówno na YouTube, jak i na Instagramie, dostali kod zniżkowy 10% i będzie wyświetlony tutaj. Oprócz tego wysyłka na cały świat dla nas jest bezpłatna. Porównywałam przykładowo ceny z innych sprzętów, innych producentów i cena faktycznie jest atrakcyjna, a dodatkowo wspieramy polską firmę. Dziękuję za uwagę. To tyle na dzisiaj i zapraszam jak zwykle na następny odcinek.